To jest program Wyszukani. Krzysztof Czaban, witam Was ponownie. Dziś do programu postanowiłem zaprosić Tomasza Dziubińskiego, trenera, do niedawna trenera Broni Radom, ale przede wszystkim piłkarza i wybitnego zawodnika, który także na kartach historii polskiej piłki nożnej się znalazł. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Przed rozpoczęciem nagrania zapytałem Pana o tę bramkę historyczną, taką ważną, cenną, bo pierwszego Polaka w Lidze Mistrzów, w tej zreformowanej Lidze Mistrzów w 92 roku. Zgadza się, to było w 92 roku, natomiast sama forma Ligi Mistrzów była zupełnie inna, To Puchar Mistrzów? Nie, to nazywał się również Liga Mistrzów, natomiast forma to była taka, że grali tylko mistrzowie kraju, nie tak jak z poszczególnych. Teraz kraju grają po 3-4 drużyny. A, bo Pan mówi już po reformie, rozumiem, ale w pierwszych dniach istnienia. Tak? Ja mówię o tym, co ja grałem, prawda? To tylko uczestniczyli mistrzowie kraju. Uczestniczyli mistrzowie kraju. Mnie się udało trafić do tej fazy finałowej, czyli do dwóch grup po 4 drużyny. I graliśmy wtedy z drużynami Olympic Marsylia, Glasgow Rangers i CSKA Moskwa. I Pan oczywiście w klubie Bryś. Ja grałem wtedy w belgijskim klubie FC Bryż lub po niderlandzku FC Brecht. Aha, no tak. A właśnie, belgijski swoją drogą pewnie Pan zna. Tak, po flamandzku może. To jest, ja uczyłem się, miałem nauczyciela prywatnego, klub zatrudnił nauczyciela prywatnego, który przychodził do mnie, do domu 3 razy w tygodniu i po godzinie czasu mnie i moją małżonkę, tak jak dzieci w szkole, uczył na obrazkach. Po maluteńku i w przeciągu 3-4 miesięcy już płynnie rozmawiałem w języku niderlandzkim, natomiast w samej Brugi jest to flamandre i panuje język, obowiązuje język flamandzki. To jest tak jak u nas dialekt na Śląsku czy na Warmii Mazurach. Sama bramka, przypadek, nie przypadek, wypracowana? Jest taka, że faktycznie pamięta Pan jak dziś tę sytuację? Tak, pamiętam doskonale tę sytuację, natomiast nie mam bramek przypadkowych. Liczy się to, co jest w sieci. Tu było to, że było to zaplanowane akurat, bo mimo tego, że to było ponad 20 lat temu, doskonale pamiętam, że ćwiczyliśmy to właśnie na treningach, zrzut autu przez bodajże Petera Krewę, przedłużenie przez Fuke Boja Holendra i ja miałem być w polu karnym, a akurat strącenie piłki głową przez Fuke spadło mi na nogę, zewnętrzna część stopy, nie zastanawiając się uderzyłem, piłka zaszczepotała w siatce i fajnie. I radość. 42 minuta, ale chyba dla Pana cenniejsze nie ta bramka, choć przeszło się do historii, rozumiem, pierwszy Polak, no to brzmi fajnie, ale Pan także był przecież królem strzelców w sezonie 90-91 w barwach Wisły Kraków. I tu na antenie Zebry powiem, że mam troszeczkę żal do Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo nawet ostatnio robiłem gdzieś tam porządki na strychu, powydobywałem wszystkie te pamiątki, które mam po zdobyciu mistrzostwa Belgii, superpucharów Belgii dwukrotnych, prawda, pucharu Flamandrii. Natomiast nie mam żadnej statuetki. Czas był inny wtedy w polskiej piłce. Nie było tych gal, nie było tych plebiscytów, prawda. Natomiast zdobyłem ten tytuł Króla Strzelców w roku 91 i nie mam nawet takiej jakiegoś małej statuetki, małego pucharu. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Dokładnie, bo to zostaje na całe życie. Natomiast co do Pańskiego pytania, przylgnęła ta łatka jako pierwszego Polaka, natomiast dla mnie cenniejsze jest zdobycie Króla Strzelców, bo ten tytuł Króla Strzelców dał mi przepustkę na zachód, dał mi właśnie przepustkę do tej Ligi Mistrzów, do tych europejskich salonów, bo przypomnę, że to było w drugim roku, natomiast w pierwszym roku z klubem FC Bryż, to był sezon 91-92, dobiliśmy do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów. I to też był ogromny sukces klubu, ogromny sukces mój, mimo tego, że w ćwierćfinale nie grałem, ale we wcześniejszych fazach. Ale Pan był podstawowym zawodnikiem tego składu przez cały sezon. W pierwszym roku bodajże na 34 spotkania grałem 27 ligowych spotkań, spotkania pucharowe, tak jak mówię. Faza pierwsza to była bodajże Omonia Nikozja, faza druga to był GKS Katowice na początku rozgrywek. Później było to Atletico Madryt w ćwierćfinale, które pokonaliśmy i w półfinale przegraliśmy dopiero z Werderem. Proszę powiedzieć, jak ten tytuł Króla Strzelców dał faktycznie przepustkę na zachód. Dzisiaj trochę inaczej wygląda ten scouting, bo niektórych ludzi się wychwytuje w fazie dużo młodszego zawodnika, prawda? Już trampkarzy przyjeżdżają do Polski różnego rodzaju skauci i nawet po takich miastach jak Radom jeżdżą i obserwują. W Pańskim przypadku trzeba było zdobyć tytuł Króla Strzelców, żeby ten bilet dostać?
Zgadza się, bo wtedy nie obserwowali rynku polskiego, bo mieliśmy ogromne problemy z wyjazdem, mimo tego, że żyliśmy wolnym krajem. Świeżo się nie chodzi granice. O to, że był zablokowany wyjazd, prawda? Tylko dam prosty przykład. Za mnie klub Bliż musiał wyłożyć $1 000 000, bo takie były przepisy, bo nie miałem ukończonego 24 roku życia. To była gdzieś to blokada. Natomiast dla klubów zachodnich nie było tej blokady, bo w tym klubie, w którym byłem, była również drużyna Juchty Klub Brugge, czyli drużyna młodych piłkarzy. Składała się ona z Australijczyków, z Belgów, z dużo zawodników afrykańskich w wieku 15-16. Wypatrywali już ci ludzie, czyli ta praca na zachodzie zaczęła się już dużo, dużo wcześniej. To jest to, czego myśmy się w naszym kraju nauczyli dopiero 10-15 lat później, prawda? Dokładnie. Dawno nie byłem w zachodnim klubie, bo bodajże ostatni raz w Belgii byłem 6-7 lat temu. Natomiast my jesteśmy jeszcze dużo z tyłu, chociaż chcę tu powiedzieć, że poszliśmy bardzo dużo do przodu, tak? Te boiska, szkolenie trenerów wykształconych naprawdę, bo jest, akurat byłem na kursu konferencji sobota, niedziela w Warszawie, prawda, pod egidą Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Mamy w Polsce w tej chwili 157 trenerów z UEFA Pro, z UEFA A, jest bardzo dużo. Natomiast idzie to w górę, w dobrym kierunku u nas. Ale do zachodu nam jeszcze dużo, dużo brakuje. A sam poziom także zawodników. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy się bardzo często, oglądając w latach 90. polską piłkę nożną, nie mogłem zrozumieć, dlaczego polski zawodnik nie może przyjąć poprawnie piłki na nogę. To jest taka prosta rzecz. Tak leci piłka z drugiego końca boiska, facet przyjmuje, jest. Na zachodzie było to normalne, u nas nie. Teraz trochę się to zmieniło, chociażby pod takim względem, pod takim elementem gry. Dokładnie to, o czym mówiłem. Tu jest cały ten problem. System szkolenia pewnie. Nie, system szkolenia to jest raz, natomiast cała infrastruktura, prawda, no, gdzie mieliśmy? Ja pamiętam, jak ja za młodego byłem, czyli jak poszedłem pierwsze kroki, miałem 8 czy 9 lat na Artowicza. Na czym się trenowało przy budowlance? Nie wiem, czy pan pamięta, pan jest młodym człowiekiem. Tam był piach, prawda? Tak, tam był piach, to było boisko budowlanki. Natomiast teraz dzieci mają sztuczne boiska, prawda? Więc jest 3 takie, prawda? Jest mnóstwo orlików, to co zrobił pan premier Tusk. I jest gdzie tą technikę kształtować. Natomiast myślę, że z panem się nie zgodzę, bo wtedy moim zdaniem zawodnicy byli bardziej ukształtowani technicznie. Czym to było spowodowane? Grało się na podwórkach, stawiało się 2 kamienie, prawda? Rzucało się tornister, z tornistrów się bramki stawiało i rąbało się po szkole całymi dniami. A dzisiaj jest FIFA w komputerze na przykład. Dokładnie. Dzisiaj jest, akurat jestem trenerem też, oprócz seniorskiej drużyny, jestem również trenerem w broni rocznika 03. Ja jak wyjeżdżam z chłopcami na obóz czy na turnieje, oni mają zakaz brania tabletów, zakaz brania, znaczy może inaczej, zakaz brania tabletów, a telefony mają tylko na 2 godziny, w godzinach wieczornych, żeby się skontaktować z rodzicami. Żeby się skoncentrować przede wszystkim na tym? Na tym, co pojechaliśmy, czyli na turnieju, na piłce nożnej, bo oni mają to na co dzień i rodzic im nie zabroni. To ja doskonale wiem, bo wychowałem swoich i ciężko było Adriana czy Anitę, córkę czy syna odciągnąć od komputera. Media nie informowały wówczas tak bardzo o takich transferach, tylko tych dużych transferach, tak jak o pańskim. No to wiadomo, że także rozpisywała się prasa ogólnopolska, ale dzisiaj media to już mamy w telefonie komórkowym i to wszystko widać, jakby śledzenie piłki nożnej to jest kwestia bardzo bieżąca, tak powiem. No tak, zgadza się, natomiast nie wiem, co odpowiedzieć tutaj, prawda? No były takie czasy, a nie inne. Teraz inaczej, wróćmy do tych młodych zawodników, że teraz scouting tych klubów jest poszerzony, naprawdę jest poszerzony. U nas to samo. Lech Poznań czy Legia Warszawa. My jesteśmy w Mazowieckim, mówię tu o swoim klubie macierzystym, czyli Broni Radom. My jesteśmy w Mazowieckim związku, prawda? Jak my możemy w danym roczniku, czy to będzie junior, czy tramkarz, grać z zawodnikami Legii, jak oni są, to są najlepsi chłopcy ściągani z całej Polski, prawda? Już w bardzo młodym wieku. W bardzo młodym wieku, to są 12, 13, czasami 10-latkowie, prawda? I to są najbardziej utalentowani chłopcy, szkoleni natomiast pod kątem tego, żeby ten poziom swój sportowy podwyższyć. Jak pan wyjechał do Belgii, zobaczył pan tamten futbol, to stwierdził, że to wygląda zupełnie inaczej. Nie pytam o infrastrukturę, ale poziom na przykład zawodników, czy poziom nawet myślenia o piłce nożnej wśród ludzi, wśród zawodników, trenerów, kibiców, działaczy sportowych? Dokładnie, to były inne czasy. Mówię, nasz kraj przekształcał się, prawda, nie zapominajmy, wtedy
nie było tak dobrze, jak teraz można sobie wejść i kupić wędlinkę, tą wybrać, prawda? Było inaczej. Ja pamiętam mecze z Bronią Radom, gdzie jeździliśmy na obozy za trenera świętej pamięci Jana Gałka do Świnoujścia i braliśmy ze sobą świniaki. Świniaki, żebyśmy mieli co jeść po tych ciężkich treningach, jakie mieliśmy na plaży, czy na siłowni, czy na boisku. Czyli zupełnie taka partyzantka bardzo często, tak? A partyzantka, były zrzutki na autokar na przykład? Nie. To tak, akurat, że nie było. Akurat broń była zakładowym klubem, tak? Pod patronem zakładów metalowych mieliśmy swój autokar, także tutaj nie było zrzutek na ten. Natomiast wrócę do pańskiego pytania. Mentalność zawodników przede wszystkim była, kształtowanie, odżywianie się, prawda? Oni już w młodym wieku, tam jak zobaczyłem pracę 12-13-latków z psychologiem, prawda? Z gościem, który jest dietetykiem i kształtuje w tych młodych ludziach, co mają jeść, co mogą jeść i kiedy mają to robić. To u nas to jest niewiarygodne, prawda? U nas dzieci dzisiaj pierwsze co pytają, jak wracamy, kiedy staniemy w McDonaldzie, prawda? Ja tam nie pozwalam. Może raz na jakiś czas pozwolę im, bo wszystko jest dla ludzi. Natomiast jeżeli rodzice tego nie upilnują w młodych chłopcach, nie we wszystkich, bo wiadomo, że ja powtarzam u siebie w grupie, mamy ponad 600 chłopców. Niech dwóch z nich za 5, 6, 8 lat gra w Ekstraklasie, to będzie duży sukces naszego klubu. Czytał pan książkę trenera Wójcika? Tak, czytałem. Ale i co pisze właśnie, że nie było tego limitu? Znaczy nie przypominam sobie, żeby wymieniane były nazwiska, bo tam jest dokładnie ta olimpiada opisane, mecz po meczu, grupowe mecze i nie przypominam sobie, żeby ktoś ze starszych zawodników brał udział w tych igrzyskach. Proszę powiedzieć, dzisiaj pan patrzy na Radom, na to, co się dzieje ze sportem. To cieszy, że czy w ogóle młodzi sportowcy garnią się do sportu, do piłki nożnej, do sportu generalnie. Pan jest przykładem dyscypliny zespołowej, ale także pytam przez pańskie obserwacje, doświadczenie. Zgadza się. Jest dużo klubów, prawda? Nie wiem, czy to nie jest za dużo, bo ten poziom nie jest taki, jak byśmy chcieli w Radomiu, bo przypominam, że kiedyś zespół Broni czy Radomiaka, czy nawet reprezentacja Radomia wspólna składa się tylko z dwóch zespołów. Był trzeci zespół Czarny, który był klubem wojskowym, to już byli seniorzy. Natomiast my z reprezentacją Radomia graliśmy do lat 16 w finałach Mistrzostw Polski. Później do tego zaszczytu dostąpił Radomia, który w Bydgoszczy, pamiętam, zajął piąte miejsce w Polsce. Czyli to były ogromne sukcesy tej naszej piłki młodzieżowej radomskiej. Z tych zespołów, które wymieniam, wyszło naprawdę kilku fajnych zawodników. Nie będę mówił tutaj naturalnie o sobie, natomiast był to Jacek Kaczczak, Mirek Siarak, którzy dostąpili, przede wszystkim Jacek Zieliński, z którym graliśmy właśnie w tej reprezentacji Michałowicza, którzy grali nawet na poziomie ekstraklasy, to mało powiedziane, międzynarodowym, a także reprezentacji Polski. Jak pan patrzy na te właśnie między Radomiakiem a Bronią, one były zawsze? Znaczy ja panu odpowiem inaczej. Ja jestem człowiekiem z Radomia. Ja chodziłem w sezonie 80, tylko żebym nie pomylił, 3-4 lub 4-5, wtedy kiedy Radomiak był w Ekstraklasie. Kiedy stałem raz za zegarem, mało widziałem, ale byłem na stadionie Radomiaka. Kiedy raz siedziałem na drzewie, bo tylko tam było miejsce, było to 20-25 tysięcy ludzi. I chciałbym, moim takim marzeniem jest, żeby w Radomiu mamy najwyższy poziom rozgrychowy, drugi teraz, tak? Ale to jest tak druga liga, ale to jest trzeci poziom rozgrywkowy, prawda? Żeby przynajmniej na tym drugim, czyli w pierwszej lidze drużyna z Radomia zaistniała. A dopuszcza w ogóle pan taką myśl, to pytanie kontrowersyjne, ale na przykład pan Zdzisław Radulski także będąc w tym programie odpowiedział, że on dopuszcza taką myśl, żeby kluby się połączyły. Kiedyś, przez wiele lat to się przewija, czasem mówi się o tym głośniej, czasem ciszej. Ja panu powiem tak, w Kielcach zrobiono to. No właśnie. Zniknął. I na ścieg jednego nie ma błękitnych, tylko jest korona. Byli błękitni, byli korona. Nie wiem jak to ułożyło się w Kielcach, prawda, że kibice błękitych nie mieli. Natomiast tu nie mam pomysłu, nie wiem jak panu odpowiedzieć na to, czy było, być może byłoby to lepiej, natomiast jest duża grupa kibiców Broni, chociaż teraz przez słabą rundę jesienną troszeczkę tych kibiców nam ubyło, natomiast Radomiak jest bardziej potencjałem na to, żeby zaistnieć, bo sama średnia, akurat wczoraj oglądałem podsumowanie tej rundy przez dwa kluby i tam było podsumowanie po naszym Radomiaku, to średnia
średnia widzów na Radomiaku to jest 2700 osób, czyli zapotrzebowanie na piłkę nożną w Radomiu jest. I na oglądanie tej piłki na pewno. Trudno było się rozstać z bronią, trenując? Ja jestem cały czas i będę cały czas z punktu pierwszego trenera, pierwszego zespołu? Powiem inaczej, ja byłem przy zespole prawie 5 lat, prawda? I uznaliśmy wspólnie z zarządem, że trzeba, żeby kto inny popatrzył. Sam pan widział także, że chłopcy grają nieco gorzej. I to nie chodziło o to, że nie ma chemii, bo atmosfera była fajna, prawda? Tylko nie trafiliśmy z transferami. Tu trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, że no te transfery nie były, a pierwsza zasadnicza sprawa to było odejście Mariusza Marczaka. To był nasz kluczowy zawodnik. Jeżeli zawodnik strzela w przeciągu dwóch sezonów 40 bramek i daje 80 asyst, to jest 120 goli, prawda? Ale też nie może się drużyna opierać na jednym zawodniku. Zgadza się, natomiast to był taki lider zespołu. To była baza, na której ci chłopcy młodzi uczyli się od niego dużo, tak? Uczyli się od niego dużo. Zachowania poza boiskiem, bo Mariusz tu trzeba powiedzieć, że pełny profesjonalista, jak również pomocy na boisku, bo Mariusz kiedy trzeba było, opieprzył, ale kiedy trzeba było, to pochwalił. A proszę powiedzieć, jak pan patrzy dzisiaj na broń i na to, że słabo idzie zespołowi, jest w strefie spadkowej, także przez reorganizację ligi, która przed nami, no to może być w ogóle jeszcze niższy poziom rozgrywek, piąty poziom rozgrywek, to jak to będzie? Co to może być? Czy to także... Wie pan, to nie pytanie powinno być skierowane do mnie. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wiem, jak jest w budżecie miasta, na przykład, czy klub czwartoligowy dostaje stypendia sportowe, czy nie dostaje stypendia sportowe z miasta, czy tylko to się kończy odnośnie piłki nożnej na trzeciej lidze. Natomiast ja, mimo tego, że nie jestem trenerem pierwszej drużyny, ale pracuję w tym klubie, mój syn gra w pierwszym zespole, zrobimy wszystko, żeby utrzymać tą trzecią ligę. Nie będzie to łatwe, bo strata do bezpiecznego miejsca jest do 6, 11 punktów. Natomiast tak jak trener Dziubek powtarza, bo ostatnio ukazał się z nim wywiad, że początek jest bardzo ważny, wygrany mecz z Działoszynem i później jest drugi, Beniaminek Oskar przysłucha, że te 6 punktów w dwóch pierwszych meczach, jeżeli by udało się zdobyć, to jest realna szansa na utrzymanie, czego życzę. Życzę, a ja także panu i całemu zespołowi takiej konsolidacji i pozostania w tej lidze. No przez tę organizację wcale niełatwe to będzie zadanie. Dokładnie, my jesteśmy rodziną, tak jak mówię, oprócz zespołu seniorskiego mamy te festyny, bodajże był trzeci w tym roku. Jest miło na to popatrzeć, bo jak przychodzi 600 osób, 600 dzieciaków z rodzicami, z dziadkami. Mówi pan o ostatnim... W festynie rodzinnym, tak, który odbywa się zawsze w czerwcu u nas, prawda? A serce się ściska i jest nadal dla kogo pracować. Panie trenerze, tu pan był? Nie. No to będzie pan po raz pierwszy w takim razie. Witolda 7 to adres, gdzie trzeba zajrzeć do PopGymu. To jest dla pana symboliczny karnet open na miesiąc. Idzie pan raz, mówi pan, że był pan w programie Wyszukani i przez 30 dni może pan korzystać ze wszelkich atrakcji, które to między innymi siłownia i także piękne panie trenerki, które wytłumaczą i panowie, na czym polegają ćwiczenia. Oczywiście trenerowi nie trzeba mówić, tak? Znaczy do każdej dyscypliny są inne ćwiczenia. No tak? Właśnie, to pan będzie wiedział, ale także intercycling, także squash, jeżeli pan znajdzie sauna, grota solna, wszystko to dla pana, to jest symboliczny bilet. Dziękuję bardzo. I to postscriptum. Jeszcze raz dziękuję. Trener Tomasz Dziubiński był państwa i moim gościem. Dziękuję, do widzenia.